Cześć i czołem, witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulatora 17. Zobaczcie, co jest przed nami. Idzie jakiś człowiek, nie wiem, czy on jest pijany, czy to jest zombiak, ale po prostu zobaczyłem go i aż nie mogłem się powstrzymać przed nagraniem. Zobaczcie, jak on idzie. Po prostu szał. Ja go chyba muszę, słuchajcie, muszę go nagrać, słuchajcie, tutaj zrobić mu zdjęcie, bo typ po prostu mnie zabił. No jest słuchajcie, noc. Jest noc, więc jest w tym jakaś logika, że chodzą zombiaki, ale nie wiedziałem, że to jest na przykład Dying Light. Także jestem zszokowany. Może po prostu koleś jest pijany, dlatego chodzi po nocy. No jestem zdziwiony. Zobaczcie, pozostali chodzą podobnie. To jest coś, a może to jest kwestia Halloween, może to jest jakiś easter egg. No po prostu jestem zszokowany. Ale wracając do tematu, bo my byliśmy w sklepie. Chciałem, kochani, kupić pług. Jak widzicie, działamy w tej chwili na najwyższej prędkości możliwej. Z tego względu, że mamy już ostatni etap wzrostu naszych roślinek, kochanych. I one zaraz powinny być gotowe do zbioru. Taką mam nadzieję. Ale brakuje nam jednej rzeczy. No brakuje nam, żeby to dobrze wszystko działało. Brakuje nam, słuchajcie, pługu. Pług nam się przyda bardzo, słuchajcie, bo to jest dodatkowe 10%, jeżeli chodzi o ilość zbiorów. Takie, że my mamy jakby takie cztery etapy. Jest to orka, która nam daje 10% więcej zbiorów, czyli 110%, i każdy etap nawożenia daje nam po 30%. Łącznie możemy sobie tak o 100% te nasze plony powiększyć. Natomiast no, bez orki ciężko osiągnąć dobry pułap. Ja nie do końca wiem, czemu one się od siebie różnią, te dwa pługi, bo tutaj nie ma żadnych wytycznych, jeżeli o to chodzi. Zobaczcie. Ten jest tylko tańszy w utrzymaniu, potrzebuje mniej, ale nie wiem, czemu one się różnią. Oprócz tego, że ten wymaga więcej mocy. Więc co, kupmy tego kuna, kiedyś go używaliśmy. Możliwe, że on jest obrotowy, ten drugi nie jest. Bardzo możliwe, że to jest taka zależność. Prędkość jest taka sama robocza. Dobrze, bierzemy tego kuna i co? Będziemy chcieli go przewieźć. O, nie mamy kasy, zobaczcie, minęła noc. No dobra, tego nie kupimy. Tego nie kupimy, ale chyba już nam urosły. Tak, dokładnie, zobaczcie, urosły nam już nasze plony. Więc pług możemy sobie odpuścić. Od czego chcemy zacząć? Zobaczcie, ja mam te nasze roślinki. Już jakoś tam sprawdzone. I teraz chciałbym zobaczyć, ile nam wyjdzie plonów z każdego z tych. Ile nas wyjdzie z tego pola 12, tak? Z każdego etapu nawożenia, ile wyjdzie tych plonów. I dlatego pojedziemy na pole 12 i tam sobie wszystko sprawdzimy. Bo to jest najważniejsza czynność, jaką mieliśmy dzisiaj robić, słuchajcie. Chcemy to sprawdzić. Jak to wygląda z nawożeniem, ile tego wyjdzie. Na początek zaczniemy od tego najbliższego, czyli jakby drugiego stopnia nawożenia. I wszystko sobie po kolei sprawdzimy. Włączmy sobie od razu nasze pola pomocy. Będziemy wszystko zaraz widzieć. No, na dworzu jest okropna mgła. Więc kiepsko będzie jakąś ładną miniaturkę. Ale to wszystko jest tak, jak być powinno, słuchajcie. W tej chwili nie jest ważne, co jest na tym polu,
Też raczej nie jest ważne, ile na tym zarobimy. Chodzi głównie o to, żeby to wszystko posprawdzać. Jeszcze chwilka na potwierdzenie. O, patrzcie, jak nam czystość spadła. 33%. Ja długo tego niestety nie sprawdzałem, ale zajmijmy się najpierw tym. Owieczki w tej chwili nie są dla mnie najważniejsze. Interesuje mnie bardzo właśnie to, jak nawożenie wpływa na ilość plonów. Ciebie na razie nie ruszamy. Ciebie można by ruszyć. Zastanówmy się, widzicie, ja też po ciemaku i nie wiem do końca, gdzie są te nasze miejsca, ale tam jest chyba nasz garaż. Musimy odebrać, wiecie co? Musimy naszą wywrotkę odebrać. Jedziemy na pole 12, słuchajcie. Szkoda, że jest tam mgła, po prostu troszkę to psuje efekt. Ciężko będzie zrobić jakąś ładną miniaturkę przy takiej pogodzie. Będę musiał robić po odcinku. Pojedziemy. Nie pamiętam, z której strony ten kombajn ma jeszcze wysypywanie, ale chyba z tej. Więc zostawmy jakoś tutaj i sprawdzimy wszystko sobie za chwilkę. W międzyczasie zróbmy jeszcze to, bo mamy tą czystość naprawdę bardzo słabą. I byłoby dobrze to pozbierać, żeby te nasze zwierzaczki dobra, patrzcie, to się robi szybciutko, już jest sypane. Bardzo dobrze. Tobą nic na razie nie robimy. Pociągi zostawiamy tak jak są. Takie mam zawsze obawę, że to wiecie, że to krzywo zrobię. Więc ja sobie puszczę pracownika. Po prostu będziemy go patrzeć, a pod koniec pola to wyłączę. I tyle. Teraz chociaż wiemy, że jest to zrobione równo. Ja mogę tak równo nie pojechać. Na to sprawdzenie nawożenia pól jest dosyć ważne. Myślę, że to interesuje po prostu wszystkich. I dobrze byłoby to zrobić przyzwoicie. Bez żadnych wpadek. Niech on sobie jedzie, a ja będę chwilę gadał standardowo, jak to zwykle bywa ze mną. Patrzcie, wolno idzie. To też kwestia tego kombajnu, który jest taki wąski.
Wiecie co, to może nawet nie głupio wygląda. Ja sobie zrobię taką miniaturkę do odcinka. Z perspektywy, słuchajcie, takie jaka jest teraz, to wygląda ładnie. No i to jeszcze masz. Jeszcze kawalątek, więc dążę sobie to włączyć. I mapkę. No jakaś tam miniaturka z tego wyjdzie, jak się zrobi tam jakieś ładniejsze okoliczności przygody, to będziemy tą miniaturkę zmieniać. Póki co niech jest jak jest. Jedziemy, zaraz to jedziemy. To pewno będzie z 500, tak bym zgadywał. No jestem ciekawy, jak to wyjdzie z tymi liczbami. Pamiętajcie, to jest drugi stopień nawożenia, czyli moi drodzy, ten środkowy, jasny niebieski. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Pole 12 jest po prostu naszym polem testowym. I już. Teraz pojedziemy już sami. Dlaczego by nie? Miałem też plewy włączyć, żeby zbierać to. To zaraz to zrobimy. A nie, w rzepaku nie ma plew, przepraszam. To dopiero tego nie zrobimy. To dopiero w pszenicy i w jęczmieniu możemy taką czynność zrobić. Sprawdzamy, moi drodzy. Już dojeżdżamy do końca pola. Tylko się wysypiemy. Zobaczmy nasze pole, żeby się z tym dobrze ustawić. A że jakoś tam w środek i będzie git. Jedziemy dalej. Sprawdźmy na mapce, czy na pewno dobrze. Tak, jedzie na tym. Puszczamy go na pracowniku. On sobie wygubna z tego, co wiem. Tak, widzicie? Także spokojnie, niech jedzie. To my w tym czasie się podjedziemy tam z loteczką naszą. Oczywiście w dużej odległości od niego, żeby nam przypadkiem nie zaczął zbierać i zsypywać. Niby te pola małe, ale jak trzeba jeździć, to zajmuje czasu, nie? Oczywiście standardowe, jeżeli macie jakieś pytania, tutaj podobnie jak kolega pytał o czystość, to walcie do mnie jak w dym, będę starał się wam w miarę możliwości pomóc. Czy z tobą coś mogę zrobić? Nie, no nie będę kosił.
Tutaj jest wszystko czyste. Zobaczmy, czy ta czystość nam się zmieniła. Na polu. Bo to wiecie, chwilkę trwa. Tak, już mamy 100% czystości. Włóżmy do naszego właśnie. Do naszego kombajnu. Teraz zobaczyłem, że teraz ten wóz trochę za blisko stoi. Lepiej będzie sobie odjechać, żeby nie było problemu. Słuchajcie, tutaj mamy, zobaczcie, tutaj mamy jedno nawożenie. No widać, że jest tego mniej. Podejrzewam, że będzie 700. Szczerze? Szczerze myślałem, że różnica będzie większa. Mówię to absolutnie, absolutnie szczerze. Myślałem, że... Czekaj, bo coś tak... Nacisnąłem za wcześnie. Teraz musimy kombinować. Szczerze myślałem, że ta różnica będzie większa niż 100. Jest 700, a pytanie 700 ile? $728, więc nawet nie ma 100. Lekko jestem zawiedziony, moi drodzy. Myślałem, że będzie większa różnica w przypadku tego nawożenia. Ale co zrobić? Też wiadomo, że to też nie zawsze jest sobie równe, tak? I to też może tak być, że z jednego pola mi te największe widełki, znaczy z jednego objazdu łucenia, z drugiego największe. Teraz sprawdźmy tutaj, jak to wygląda. Stawiam jak najlepiej ustawić. Z drugiej strony jest z tej, dobra. Będziemy tutaj, żeby podjechać. I musimy też zaraz naszego pick-upa ściągnąć. Z tym pługiem to chyba troszkę poczekamy, bo muszę plony sprzedać. A jak wiadomo, najszybciej się sprzedaje plony pick-upem, moi drodzy. Zobaczmy jeszcze, gdzie mamy dobre ceny w tej chwili na rzepak i czy w ogóle takie ceny dobre są. To też może być różnie. Rzepaczek. Mary's Farm, czyli na samym dole, z prawej strony. Ale w sumie blisko. A to zaraz, no będziemy myśleć, to tak trzeba całe pole skosić, więc... I teraz, kochani, jest chwila prawdy. Pole nawożone 3 razy, czyli bardziej nawiezione być nie może. Oczywiście no, możemy jeszcze zrobić orkę, czyli jeszcze te plony o 10% zwiększyć. Ja stanę sobie tak. Czy ty jesteś daleko, mój drogi? Nie, w sumie to już blisko. Więc nie będziemy już kombinować, tylko damy ci jechać pomocniku i z
Sprawdzimy, jak to wyjdzie. Nie będzie dużo, będzie niecałe pewno 900 albo i nawet 800 z hakiem. W tej chwili już mamy tyle, ile było na polu, które było nawożone raz. Dwa. Co, i szału nie ma. Czy mamy praktycznie tyle, ile było z pola nawiezionego dwa razy. Oczywiście, no, nie ma co się czepiać, bo to też jest tak, że to mogą być jakieś widełki, tak? I może nam nie łapać tego wcale gówno. No ale słuchajcie, chyba ogólny taki zarys widzicie, tak? Między najmniej, a najbardziej nawiezionym polem jest tak naprawdę 100 sztuk różnicy. 100 kg, bo to tak by wychodziło. Więc to dużo czy mało? No to raczej mało, natomiast weźmy pod uwagę, że to jest małe pole. Jakby to pole było dużo większe, no to wiadomo, by też było dużo więcej tego materiału dla nas. Myślę, że to cenna lekcja. Nie ma co marudzić. Pojedźmy, słuchajcie, pick-upem wśród zombiaków albo pijanych ludzi do naszego gospodarstwa, bo będziemy po prostu zaraz chcieli coś sobie tam sprzedać. Będziesz kupić pług. Ja podejrzewam, że już orka będzie w kolejnym odcinku, już teraz się w to bawić nie będę. Weź się też pod uwagę, proszę, że są święta, także jutro mnie cały dzień w domu nie będzie. Sprawda, jutrzejszy odcinek już nagrałem, natomiast to się jakoś tam zawsze zmienia. Nagrywam to, powiedzmy, na zapas 1-2 dni do przodu i planuję sobie to wrzucanie, bo chciałbym w perspektywie czasu działać w ten sposób, że odcinki się będą pokazywały o tej samej godzinie. A do tego trzeba robić planowanie. Ta godzina będzie raczej taką godziną, podczas której ja będę po prostu pracował. Ale to więc będę musiał nagrywać tak te odcinki z wyprzedzeniem. I planować ich wrzucanie, więc to tak, chciałbym, żeby to tak wyglądało, bo nie da się, słuchajcie, posiadając jakąś tą prasę zarobkową inną niż YouTube, no, nagrywać regularnie odcinków w tej samej porze wrzucać, to niemożliwe. Więc ja czasem będę nagrywał tak dwa odcinki albo trzy odcinki jednego dnia i potem je planował, że tak powiem, jeżeli chodzi o ich wrzucanie. Tak to będzie wyglądało. Stąd też, jak mówiłem, chyba w odcinku poprzednim, tak? Te odpowiedzi na wasze jakieś pytania, mimo moich bardzo szczerych chęci, po prostu mogą nie być regularnie. Tak samo, czy to odpowiedzi na komentarze, czy odpowiedzi filmowe, tak jak to robiłem w przypadku jednego z ostatnich odcinków, gdzie po prostu widzowi napisałem odpowiedź, ale też tak naprawdę po prostu nagrałem odcinek, bo uznałem, że to będzie po prostu fajniejsze niż pisanie. Także takie są, słuchajcie, realia. Sprawdziliśmy sobie te pole. Ja podejrzewam, że wyniki napiszę w komentarzu, w opisie odcinka jeszcze, żeby ktoś mógł sobie na szybko to zobaczyć. Tych wielkich różnic po prostu nie ma, natomiast jest to jakby, myślę, wliczone raczej w te duże pola, wtedy te różnice będą po prostu sporo większe.
Taką tezę, słuchajcie, wysnuwam. Dobrze. Dziękuję Wam kochani za oglądanie. Jeżeli macie jakieś prośby, uwagi, petycje, to walcie jak wiem, będę starał się w miarę możliwości Wam oczywiście pomagać. Ja sobie widzę, jakoś tam radzi, zbiera. Moi drodzy, ciepło się trzymajcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z Farminga 17. Będę wdzięczny oczywiście za komentarze, za łapki, za uwagi, za sugestie. Nawet jeżeli są krytyczne, to wszystko przyjmuję do siebie i w miarę możliwości staram się to naprawiać. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć.